Tradycyjnie jak każdego roku podczas Poznań Motor Show Audi prezentuje kilka nowości. Stojący za mną samochód to jest wizja przyszłości. Jak mogą wyglądać samochody Audi za kilkanaście lat? To jest samochód koncepcyjny, autonomiczny, elektryczny. Samochód nie ma kierownicy, nie ma pedałów, gazu, przyspieszenia. To jest pomysł, jak można podróżować w przyszłości w sposób taki bardzo komfortowy, wręcz tak jak powiedzmy first class czy business class. Natomiast mamy również samochód, który jest takim produktem rynkowym, który za momencik trafi do salonu sprzedaży. To jest zupełnie nowy model Audi A6. Jest pewien wspólny mianownik, który łączy te dwa samochody, mianowicie jeden i drugi został zaprojektowany przez polskich designerów, którzy pracują w Audi. Ten samochód za mną stojący, a więc Audi Icon, został zaprojektowany przez pana Bogusława Parucha, natomiast Audi A6 to jest dzieło pana Parysa Cybulskiego, a więc dwóch polskich designerów pracujących w Audi. Jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju imprezy targowe w Europie, to Poznań Motor Show staje się coraz ważniejszym punktem, można powiedzieć, na mapie tych właśnie wszystkich wydarzeń. To, że przyjechaliśmy tutaj z takim samochodem jak Audi Icon, to również pokazuje to, iż chcemy pokazywać na tego rodzaju imprezie przyszłość. Nie tylko samochody, które są w salonach, czy pojawią się za momencik w salonach, ale również to, co pojawi się za kilkanaście lat na drogach. Targi Poznań Motor Show to jest pewnego rodzaju złożony byt, można powiedzieć. Z jednej strony budujemy wizerunek naszej marki, pokazując nowości, pokazując koncepty, ale również spotykamy się z naszymi klientami i z potencjalnymi klientami. Tutaj pracują sprzedawcy, tu wiele osób potrafi odpowiedzieć w sposób bardzo merytoryczny na pytania klientów. Co więcej, zawsze przygotowujemy na tego rodzaju imprezę specjalną ofertę targową. W związku z tym klienci również mogą w sposób bardziej atrakcyjny kupić samochód.